Cześć wszystkim. Na tym kanale sprawdzam różnorakie strony, które mi podsyłacie. Robię to, abyście wy nie musieli. Dzisiejszy temat odcinka to złoto do Standoff 2. Czy to możliwe? Czy warto? Dowiesz się w tym odcinku. Wiadomo, nic nie jest pewne i lepiej dmuchać na zimne. Dlatego właśnie powstał ten film, abyście to wy nie musieli sprawdzać. Zacznijmy może od tego, czym w ogóle jest złoto w Standoff 2. Większość osób pewnie wie, ale myślę, że i tak warto to sobie wyjaśnić. Gold to waluta premium w grze Standoff 2, za które możesz kupować skiny czy skrzynki. Więc myślę, że temat jest wart uwagi, w szczególności dla osób, które dopiero rozpoczynają swą przygodę z grą, ponieważ już na samym początku mogą mieć skiny, które chcą. Okej, a więc przejdźmy do strony. Link do strony znajdziesz w opisie lub w przypiętym komentarzu. Co to za strona? Jest to mega strona, z której możemy zgarnąć złoto do Standoff 2. Na stronie znajduje się wiele ciekawych informacji, warto sobie poczytać. Dużym plusem jest to, że na stronie nie musimy podawać hasła czy innych poufnych danych do konta. Jeżeli jakaś strona wymaga podawania danych do konta, to wiedz, że to scam. W życiu nie poleciłbym czegoś, co by wymagało podawania hasła do konta. Nigdy nie podawaj swojego hasła na żadnej stronie, prócz oficjalnej stronie Standoff. O, uwielbiasz grać Standoff 2? Mamy coś dla ciebie. Tutaj za chwilę przejdziemy. Strona wysłała już ponad 18200 zestawów, z czego około 6800 jest jeszcze dostępnych. Ogromne dane. Sporo zestawów już poszło, więc trzeba się trochę pośpieszyć. Ale jak widać, strona już trochę istnieje. Tutaj jakieś opinie klientów. No tutaj mamy opis, czym w ogóle jest Standoff 2. Okej, a więc przejdźmy do tego, po co tu jesteśmy. Kliknijmy w przycisk. Przejdź do zgarniacza, aby wybrać swój zestaw. Czyli teraz mamy przejść po prostu do formularza, w którym będziemy zgarniać nasz zestaw. Jeszcze tylko pokażę, że nie mam aktualnie prawie złota na koncie. Jak widać, mam tylko 16,5 golda, więc przydałoby się uzupełnić zapasy. Dobrze, to klikamy. Ok, i zostaliśmy przekierowani. Jak widzimy, jest sobie tutaj formularz. W pierwszym polu musimy podać nasze ID konta, aby można było odnaleźć nasze konto. To w sumie dosyć logiczne, muszą przecież wiedzieć, które konto korzysta ze strony. OK, ID wpisane. W drugim polu musimy wskazać markę telefonu, z której korzystamy. Do wyboru mamy Huawei, Xiaomi lub inna. Ja wybiorę inna, ponieważ nie mam telefonu Huawei ani Xiaomi. OK, oto dane, które wpisaliśmy. A teraz wybieramy zestaw, który chcemy zgarnąć. Ja na potrzeby filmiku wezmę zestaw 500 zł, ponieważ chcę zrobić sobie mały opening, więc idealnie mi starczy. Do tego przy popularniejszych zestawach mogą wystąpić problemy z dostępnością. Nie muszą, ale jest to możliwe w godzinach szczytu. Więc teraz tylko klikamy i teraz nam weryfikuje. Weryfikacja już prawie zakończona. Jak widać, musimy przejść teraz przez weryfikację. Do wyboru mamy szybką weryfikację, która działa i na komputerze, i na telefonie, jak również mamy do wyboru drugi sposób, który z tego co wiem, zajmuje więcej czasu i działa głównie na telefonach. Ja wybiorę szybką weryfikację, ponieważ jest łatwiejsza i ma wyższą skuteczność. To po prostu klikamy. Aha, czyli teraz mam wysłać SMS-a o takiej treści, na numer tutaj podany. No to chyba nie pozostaje mi nic innego, jak takowego SMS-ka wysłać, a następnie przepisać kod, jaki otrzymam. Myślę, że taka weryfikacja jest po to, aby Janusz nie zgarniało sobie setek zestawów dziennie, tworząc multikonta. No dobrze, kodzik przepisany. To klikamy teraz przycisk dalej. Weryfikacja przeprowadzona pomyślnie i jak widać, otrzymaliśmy komunikat, który informuje nas, że wszystko przebiegło pomyślnie i że do naszego konta został pomyślnie dodany zestaw. Świetnie, więc co możemy teraz zrobić? Przejdźmy sobie do Standoff 2. O, mamy 516 zł. Świetnie. Mam nadzieję, że strona będzie istnieć jak najdłużej. Złoto zgarnięte, to czas teraz na mały opening.
Okej, opening zrobiony. Ta strona to podstawa dla każdego początkującego gracza, ile wnosi do społeczności gry. Więc podsumowując, strona naprawdę warta uwagi. Co mogę jeszcze dodać? Korzystajcie póki możecie. W przypiętym komentarzu czy w opisie filmu umieszczę link wraz z informacją, czy sposób działa dalej. Bo wiadomo, nic nie trwa wiecznie, więc wypadałoby dać znać, jeżeli coś się zmieni czy przestanie działać. Jeżeli chcesz, abym sprawdził inną stronkę, to napisz w komentarzu lub na mój e-mail. Sprawdzę i nagram to. Jeżeli filmik Ci się spodobał, nie zapomnij stawić lajka i suba. To naprawdę pomaga i zwiększa zasięgi. To ja się teraz z Wami żegnam i życzę miłego zgarniania. Cześć!